I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dzisiaj odskocznia od tematów kosmetycznych. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Daily Vlog. Jak widzicie, my właśnie w samochodzie. Dzień dobry, jestem. Tak, jesteś, jesteś. To dobrze, że się przywitałaś, też jesteś, dobra. A gdzie jedziemy? Do Modlina. Modlin, tak. A dlaczego? Zaraz się dowiecie, na razie Wam nic nie zdradzimy. Mam nadzieję, że miło dzisiaj spędzicie z nami czas, także zapraszamy Was bardzo serdecznie do oglądania dalszej części. I dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w twierdzy Modlin. Stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy sobie długi, długi spacer. A ponieważ wreszcie mamy taki dzień, słuchajcie, kiedy nie ma upałów, jest temperatura około 24 stopni, słońce raz wychodzi, raz znika. Temperatura jest bardzo dobra. No właśnie, temperatura jest idealna do tego, żeby pospacerować. A pamiętam, czasami piszecie mi gdzieś w komentarzach, że w ogóle tęsknicie za tymi naszymi spacerowymi vlogami, kiedy mogliście razem z nami pozwiedzać, wirtualnie, jak to się mówi, pospacerować. Także słuchajcie, idziemy na zwiedzanie i zabieramy Was ze sobą. Skoro jesteśmy w tych pięknych okolicznościach przyrody, pomyślałam sobie, że pokażę Wam od razu, co mam dzisiaj na sobie. Okulary różowe, które już doskonale znacie, są ze sklepu Lux Brille. Naszyjnik jest ze sklepu Vecci, pierścionek z Vecci i bransoletka z Vecci, a zegarek standardowo Daniel Wellington. Mam na sobie również tę oto przepiękną bluzkę, która pochodzi ze sklepu ifrico.pl i jest wykonana w 100% z bawełny. Pasek Pinko. Jeansy, które mam na sobie, to jest albo Bershka, albo Stradivarius. Zobaczcie, mają już kilka lat. Mokasyny idealne do biegania i moja nowa niebieska torebka ze sklepu Bigordi. Także moi drodzy, tak się właśnie dzisiaj prezentuję. Idealnie na spacer w przepiękną pogodę. For me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Sit with me, talking through the night until the morning, baby.
Zatrzymaliśmy się na obiad w karczmie Cicha Woda. Powiem wam, że jest to przepiękne miejsce. Zaraz będziemy sobie wybierać coś na obiad. Jeszcze nie wiem, co zjemy, bo widzę, że menu jest całkiem ciekawe. Ale powiem wam, że jesteśmy głodni. Tak naprawdę mamy już wieczór, a ja witam się z wami z mojego kosmetycznego stanowiska, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jak wróciliśmy dzisiaj do domu po naszym poranku i wspaniałym obiedzie, to stwierdziliśmy, że będziemy się relaksować. Totalnie odpłynęliśmy. Ja na balkonie z książką, Max oglądał mecze i w sumie mówię tak, no przecież zanim się z wami pożegnam, to przydałoby się jeszcze trochę do was pogadać i miało nie być kosmetycznie, ale pokażę wam kilka perełek, które ostatnio odkryłam. Natomiast zanim do tego przejdę, to powiem wam, że miejsce, w którym dzisiaj jedliśmy obiad, a mianowicie karczma właśnie nad Zalewem Zegrzyńskim, bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. My w tym miejscu jedliśmy ostatni raz jakieś 2 lata temu i pamiętam, że byliśmy zadowoleni, dlatego też dzisiaj tam wróciliśmy, ale to nie było jakieś wow. Natomiast dzisiaj zjedliśmy tak dobry obiad, że byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Co się okazało, zmienił się właściciel tego miejsca i widać to przede wszystkim właśnie w tym jedzeniu. Pierogi, które jedliśmy, okazały się genialne. Słuchajcie, farsz fantastycznie przygotowany, ciasto idealnie zrobione. Nawet Max, który nie do końca przypada za pierogami, był po prostu pod ogromnym wrażeniem. Drugie dania też były przepyszne. Co więcej, powiem wam, że okazało się, że w tym miejscu co weekend organizowany jest grill, taki grill na powietrzu i myślę, że w przyszłym tygodniu albo za 2 tygodnie, jak pozwoli nam pogoda, to z wielką przyjemnością tam z powrotem pojedziemy właśnie na takiego grilla, żeby zobaczyć co i jak. Także pierwsza informacja, bardzo dobre jedzenie. Druga informacja, którą chciałam wam przekazać, to to, że dopytujecie mnie o nasze wakacje. Co prawda te pytania też pojawiły się ostatnio na moim Instagramie, ale tutaj też na YouTubie pytacie. Więc chciałam wam powiedzieć, że tak, planujemy wakacje w sierpniu. I to takie całkiem fajne wakacje. Wybieramy się do Włoch na minimum 2 tygodnie. Nie chcę wam zdradzać wszystkich szczegółów, no bo oczywiście będę nagrywać dla was vlogi z tego wyjazdu, które pojawią się po moim powrocie do Polski. I tak sobie myślę, że na czas właśnie tego wyjazdu nie będzie żadnych nowych publikacji tutaj na moim kanale. Więc z jednej strony troszkę sobie ode mnie odpoczniecie, z drugiej strony zapraszam do śledzenia na Instagramie, bo tam oczywiście będę, no ale już po powrocie zbombarduję was filmami z Włoch, także musicie być tego świadomi. Wiem, że są tutaj na kanale takie osoby, które czekają właśnie na te nasze vlogi z podróży, z wyjazdu, uwielbiają tematy Włoch, także na pewno będzie to coś dla was. Jeszcze tak się zastanawiam, jak to wszystko logistycznie rozwiązać, ale też, no mówię, na pewno dam wam znać przed wyjazdem. Nie chcę też za dużo wam zdradzać, jeśli chodzi w ogóle o nasze wakacje. Wszystkiego dowiecie się w czasie, także tak. Będzie dużo daily vlogów, tak, planujemy wakacje, nie chcemy też zapeszyć. Nie wiem, czy wy tak macie, ale zawsze, kiedy szykujemy jakieś wakacje, jakiś wyjazd i nie tylko coś planujemy, mówimy o tym wszystkim, rodzinie, znajomym, kombinujemy i tak dalej, to potem nic z tego nie wychodzi. Więc zmieniliśmy taktykę z Massimo i stwierdziliśmy, że nie będziemy o wszystkim mówić i o wszystkim opowiadać i mówić co i jak, zanim to zrobimy, bo zrobimy to najpierw, a potem wszyscy się dowiedzą. O, mam nadzieję, że się nie zapomniałam i wiecie dokładnie, o co mi chodzi. Dobra, ostatnia sprawa na dziś, demakijaż, który zaraz sobie wykonam, bo mam zamiar wskoczyć do wanny i jeszcze trochę się dzisiaj zrelaksować, ale pokażę wam coś, co jest moim ostatnim odkryciem. Co prawda ja tę markę już znam, ale właśnie wytłumaczę wam teraz, o co chodzi. Płyn micelarny z Biedronki, Be Beauty Care. Na pewno większość z was pamięta, kiedy te płyny pierwszy raz pojawiły się w Biedronce. One kosztowały coś około 5 zł.
I ja wtedy byłam nimi zachwycona. Namiętnie z nich korzystałam. W takiej cenie, bardzo fajny skład, super się sprawdza. Ale coś się stało. Myślę, że marka coś zaczęła kombinować przy formach, bo zaczęły też się zmieniać opakowania. I płyn w takiej wersji zielono-niebieskiej jeszcze wtedy zaczął niestety mnie dość mocno podrażniać. Podrażniać oczy, podrażniać moją skórę wrażliwą i z niego zrezygnowałam. A ostatnio jak byłam w Biedronce na zakupach, stwierdziłam, że wezmę, sprawdzę, przetestuję, zobaczę jak to teraz jest z tymi płynami i chwyciłam właśnie za wersję łagodzącą, przeznaczoną do skóry suchej i wrażliwej. I wiecie co? Znowu muszę to powiedzieć. Ten kosmetyk jest wow. Tani, świetnie domywa makijaż, świetnie usuwa makijaż z oczu, nic absolutnie mnie nie podrażnia, ani mojej skóry, ani oczu. Także za taką cenę, świetna jakość, duża butla, podobno testowany dermatologicznie, całkiem fajny skład. No czego chcieć więcej? Także moje ostatnie odkrycie i perełka. Pokażę Wam jeszcze, co będę robić za chwilę, czyli to drugi etap, drugi krok demakijażu. Ten oto balsam z Sephory, który zawiera w składzie chlorelle, ja o nim Wam już opowiadałam, zużywam, nie jestem do końca na 100% z niego zadowolona, ale zużywam. A później, wiecie co, wykonam sobie peeling skóry i mam tutaj też taki produkt, który testuję od kilku miesięcy. Jest to marka Youth to People, a dokładnie yerba mate, taka szybka mikrodermabrazja, kuracja enzymatyczna. Zobaczcie, tak wygląda ten peeling. Taką ma fajną, ciekawą konsystencję. Jego wystarczy dosłownie odrobina, żeby rozprowadzić sobie na całej skórze twarzy, szyi, ewentualnie dekoltu, no to wtedy już troszkę więcej, ale jeśli działamy tylko na twarz, bardzo powiedziałabym wydajny, świetny produkt. Te drobinki, które w nim się znajdują, nie są aż tak ostre, jakby się to wydawało. I później nałożę sobie moją ukochaną, ulubioną maseczkę od marki Dermalogica, maseczkę witaminową i to będzie takie moje dzisiejsze małe spa. Miało nie być dzisiaj kosmetycznie, miał być taki odpoczynek od tych filmów kosmetycznych, ale słuchajcie, no nie byłabym sobą, gdybym Wam nie wspominała o tej właśnie perełce z Biedronki i o tym fajnym peelingu mikrodermabrazji, właśnie takim złuszczającym, oczyszczającym. To takie ciekawostki, takie smaczki na koniec dzisiejszego vloga. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście na kolejne publikacje, które pojawią się w tym tygodniu. Życzę Wam udanego tygodnia, bo oglądacie ten film w poniedziałek i dużo pozytywnej energii, mamy lato, cieszmy się tym, że mamy piękną pogodę, że jest ciepło, że jest słońce, korzystajmy, na pewno część z Was już jest na wakacjach albo dopiero się szykuje na wakacje, także spędzajmy ten czas, łapmy chwilę jak najlepiej, a ja dziękuję za Waszą obecność i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!